Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu, na którym powiemy sobie o zachowaniach stereotypowych w spektrum autyzmu. Często, moi drodzy, używamy różnych określeń dla sformułowania tych, mówiąc najprościej powtarzalnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu, albo takich mocno ograniczonych zainteresowań dzieciaków właśnie ze spektrum autyzmu. Chciałabym, aby to dzisiejsze spotkanie było właśnie taką formą uporządkowania, i nazewnictwa, ale także, moi drodzy, zrozumienia skąd, dlaczego i po co te zachowania się pojawiają właśnie w, wśród dzieci ze spektrum autyzmu. Przejdźmy przez taką jakby terminologię, moi drodzy, żeby sobie to jakby jak najlepiej wyjaśnić i zrozumieć. Przede wszystkim, czym są stereotypie? Moi drodzy, zamiennie te, te stereotypie nazywamy obsesjami, kompulsjami, manieryzmami albo perseweracją, czyli Właśnie tymi zachowaniami mocno powtarzalnymi, takimi dość sztywnymi, powtarzającymi się w zakresie właśnie choćby kolejności ich wykonania. Przy zaburzeniach, właśnie, jakimi są zaburzenia neurorozwojowe, czyli spektrum autyzmu, nie możemy oczekiwać od, od dziecka. Właśnie z tym zaburzeniem, że będzie ono reagowało, czy funkcjonowało elastycznie i szybko. Dlaczego? Dlatego, że jak pamiętacie to spotkanie, na którym mówiłam o mózgu autystycznym, tam tłumaczyłam, jak działa mózg autystyczny. Niestety pewne ograniczenia, pewne, pewna odmienność w funkcjonowaniu właśnie struktur mózgowych osób ze spektrum autyzmu niestety sprawia, że ta elastyczność i szybkość pewnych działań podejmowania decyzji. Czy odbioru pewnych informacji jest niestety w jakimś stopniu zakłócona, a to z kolei przekłada się właśnie na funkcjonowanie i działanie takiej osoby. Moi drodzy, jakby. Te powtarzalne zachowania, które powta po ujawniają się w spektrum autyzmu, mogą trwać bardzo długo. A co najgorsze, z punktu widzenia osób dorosłych są one niejako dla nas, jako, jako obserwatorów takiego zachowania, często mocno irytujące. I o tym też sobie w dalszej części dzisiaj powiemy. Moi drodzy, należy też zrozumieć, że wśród osób neurotypowych takie zachowania stereotypowe również się pojawiają. To nie jest tak, że że rzeczywiście te y, zachowania powtarzające się są przypisane tylko dzieciom z deficytami. Absolutnie tak nie jest. Jakbyśmy się tak zastanowili, każdy z nas, to prawdopodobnie każdy z nas znajdzie w swoim zachowaniu właśnie takie y, pewne schematy y, działań. Oczywiście y, nasze zachowania powtarzalne one nie wpływają czy nie zakłócają y, naszego funkcjonowania, natomiast te występujące w spektrum autyzmu rzeczywiście y, mogą wpływać na, y, na budowanie relacji społecznych czy ogólne Funkcjonowanie dzieci. Drodzy Państwo, Wśród nas możemy jakby zastanawiając się jakie u mnie są te zachowania powtarzalne to właśnie często wymieniamy choćby obgryzanie paznokci choćby chodzenie w kółko jeśli zaczynamy o czymś myśleć coś nas denerwuje oczywiście najczęściej te zachowania powtarzalne one pojawiają się wśród osób neurotypowych pod wpływem sytuacji trudnych takich stresogennych i stąd wtedy te zachowania po prostu są widoczne, ale one znacząco nie wpływają na nasze funkcjonowanie, poza tym my bardzo szybko jesteśmy w stanie nad nimi również zapanować. Moi drodzy, czym w takim razie są sensoryzmy? Sensoryzmy, mówiąc najprościej, są próbą samoleczenia, są próbą naprawienia albo działania dziecka przez ten kanał sensoryczny, który jest najbardziej deficytowy. Jakby w ten sposób dzieciaki próbują się po prostu leczyć. Dalej będziemy sobie ten, tą kwestię rozwijać. Moi drodzy, nieprawidłowości w odbiorze w ogóle w aspekcie przetwarzania sensorycznego w spektrum autyzmu doskonale wiemy, że jest bardzo powszechny. Tak? Ponad 90% tych dzieciaków ma takie deficyty, mniej lub bardziej wpływające na ich rozwój i funkcjonowanie. I oczywiście. Różny obraz jest tych, obraz klinicznych tych zaburzeń sensorycznych, ale możemy je jakby zebrać w taką całość i podzielić je na przykład na rodzaj, rodzaje nadwrażliwości. Jeżeli mamy dziecko, które prezentuje właśnie tą modalność nadwrażliwości, to dziecko, moi drodzy, mózg takiego dziecka odbiera zbyt gwałtownie i zbyt dużo informacji sensorycznych, które są dla niego mocno przytłaczające, i wtedy dziecko, poprzez swoje zachowanie czy ratunku nie chcę tego, tak? Pomóżcie mi, bo sobie nie radzę. Wiele dzieciaków w spektrum autyzmu prezentuje choćby nadwrażliwość dotykową czy słuchową. Kolejna modal, taka modulacja, która może być właśnie deficytowa, to podwrażliwość. Wtedy mózg odbiera jakby niewielką ilość bodźców, nie dostrzega tych bodźców i potrzebuje takiej bardzo dużej dawki bodźców, aby w ogóle te bodźce zauważyć, i wtedy niejako dziecko nam mówi: Ale nuda, nic się nie dzieje w ogóle. To jest podwrażliwość. Też sporo dzieciaków mamy z podwrażliwością. Wreszcie mamy te dzieci, które poszukują bodźców sensorycznych i to są te, które krzyczą chcę więcej, jeszcze mocniej, dłużej, tak? Choćby w zakresie na przykład układu przedsionkowego, gdzie dzieciaki bardzo lubią choćby na przykład ten ruch wirowy albo uwielbiają być nieustannie w jakimś ruchu, czy szybciutko lubią zmieniać pozycję swojego ciała. Mamy także biały szum, tak? czyli to jest takie zakłócenie. Wytwarzane przez układ nerwowy, który jakby wiąże się z takimi trudnościami, z odróżnieniem skąd pochodzi bodziec, tak. Również jest często występujący w spektrum autyzmu, ale mamy dodatkowo jeszcze oczywiście zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym, jak choćby zaburzenia kontroli posturalnej, czy właśnie dyspraksję. To są te różne aspekty, które mogą znacząco wpływać właśnie. Na pojawienie się różnego typu sensoryzmów. Do tego się jeszcze, oczywiście, bardziej odniesiemy. Kolejna, kolejna te termin, który warto przytoczyć, to autostymulacja, moi drodzy, czyli te same, mało zmienne, często powtarzalne, właśnie aktywności fizyczne, i mogą one wiązać się z zaangażowaniem jednego zmysłu, ale mogą także służyć, jakby angażować wiele zmysłów jednocześnie. Najczęściej nie służą jako, nie mają takiej funkcji adaptacyjnej i często pojawiają się w spektrum autyzmu, jednocześnie niejako irytując właśnie nas dorosłych. Zadaniem tych autostymulacji, jest, moi drodzy, właśnie takie zmysłowe zaspokojenie i osiągnięcie stanu takiego zadowolenia, takiego e, takiej... Spuszczenia powietrza z balonika, przyniesienia takiej ulgi, takiego odprężenia i wyłączenia w jakimś stopniu układu nerwowego. Autostymulacje najczęściej właśnie wiążą się bezpośrednio z deficytami sensorycznymi, które mają właśnie to podłoże niemożności albo zakłócenia odbioru i przetwarzania różnego typu bodźców. Zmysłowych, moi drodzy. Kolejny ważny termin, fiksacja. A więc z czym to się wiąże? Fiksacje zazwyczaj ograniczają się albo wiążą, czy nawiązują do ubokiego repertuaru zainteresowań. Fiksacje często są przypis, przypisywane dzieciom ze swoim Aspergera, czyli tym dzieciakom wyżej funkcjonującym, które są w normie intelektualnej, które jakby mocno są w stanie zaangażować się w. w Właśnie w jakiś jeden konkretny temat, w jeden konkretny dział, tak? I mocno zgłębiać właśnie tą y, tematykę. Y, potem okazuje się, że te dzieciaki mają ogromną wiedzę w tym zakresie. Po, poruszają czy posługują się wyrazami naprawdę mocno wyszuk wyszukanymi. Y, niekoniecznie zawsze je rozumieją, ale jednak ich y, używają. Y, może taka fiksacja, moi drodzy, nie tylko wiązać się z jakimś tematem zainteresowań, typu. Y, nie wiem, interesują mnie wszystkie rośliny, tak? Albo uwielbiam flagi, flagi różnych państw i wiem, która jest którego państwa. Mogę interesować się znakami drogowymi, tak? I też je wszystkie potrafię rozróżnić. Mogę interesować się dinozaurami, wiem o nich wszystko. Mogę interesować się rozkładami jazdy wszelkich pociągów mogę interesować się bardzo wyszukanymi tematami, o których nie przyszłoby nam w ogóle do głowy, tak? Że dziecko może interesować się na przykład jakimś działem historii i zgłębiać właśnie informacje dotyczące jakiegoś wydarzenia, czy zbierać właśnie informacje na ten temat. Ale te fiksacje mogą dotyczyć, moi drodzy, także... Jakiegoś elementu, jakiegoś przedmiotu, tak? Choćby jakieś zabawki, czy przedmiotu jakiegoś dnia codziennego, takiego do, do, do użytku w, w ciągu dnia, też może być to, to fiksacja. Moi drodzy, ta jakby wiedza, czy informacje związane z tym właśnie moim często nieładnie ludzie to określają obsesyjnym zainteresowaniem. My bardziej z, terapeuci w nurcie rozwojowym zmierzamy do tego, aby mówić o takich fascynacjach, tak, bo to, że dziecko wie wszystko na temat, moi drodzy, czołgów, to, to nie jest jakieś krzywdzące, to nie jest jakieś niebezpieczne, więc dlaczego od razu jakby taką łatkę przyklejamy, tak, że jest to jakaś obsesja. Obsesja zazwyczaj kojarzy się z czymś takim negatywnym, prawda, a to, że dziecko wie wszystko na temat tych czołgów, wcale nie musi oznaczać e, jak, jakiejś tragedii czy jakiegoś niebezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, trzeba w jakiejś jakim zakresie podziwiać tą wiedzę, bo można dużo się od takiej osoby właśnie w tym zakresie dowiedzieć. Osoba, która właśnie zgłębia tą tematykę swoich właśnie fascynujących zainteresowań, ona potrafi nieustannie mówić na ten temat, tak? Wszędzie, gdzie się ino da, ino, przepraszam, przemyca właśnie ten temat, tak? W jakiejkolwiek dyskusji na poziomie rówieśniczym, jakichś spotkań rodzinnych, mama, rodzeństwo, babcia, będzie chciało Właśnie przemycać te aspekty swojej, swojej wiedzy, właśnie na temat tych zainteresowań. Często, moi drodzy, ta osoba opowiada, mówi, czy zadaje pytanie, jakby w takim domyśle, to ty nie wiesz o co chodzi, i często w ogóle nie oczekując odpowiedzi od swojego rozmówcy ewentualnie od, jakby odwraca się napięcie i y, odchodzi, tak? Więc temat tych zainteresowań jest też bardzo mocno jakby y, y, szeroki, można zupełnie o tym zrobić oddzielne y, spotkanie. Moi drodzy, y, przechodzimy także do, do, do takiej definicji czy określenia czegoś takiego, co nazywamy obsesją. Y, obsesje y, wiążą się albo dotyczą głównie, czy nawiązują do, y, moi drodzy, myśli, impulsów i właśnie tych y, ruminacji, czyli o, takich y, obsesyjnych y, myśli, ale także y, Różnego typu fobii czy wątpliwości, i niestety obsesje są bardzo uporczywe i nawracające, i niestety bez udziału świadomości danej osoby, która jakby wbrew takim wysiłkom, staraniom własnym, niestety nieustannie do nich sięga i nieustannie z nich jakby korzysta. One są często te myśli bardzo takie absurdalne, jakby zupełnie, nie oderwane od rzeczywistości, ale mimo to są jakby bardzo stresujące, i osoba, która właśnie odczywa, odczuwa takie natrętne, można powiedzieć, myśli, jakby nie może sobie z tym poradzić, tak, bo one są narzucane z zewnątrz i jakby osoba nie ma na to wpływu. Bardzo często obsesją, moi drodzy, towarzyszy obniżony nastrój, ale także i wysoki poziom lęku, napięcie emocjonalne, ale także takie patologiczne odczuwanie siebie. I przykładami obsesji może być na przykład taka nieustanna, ciągła i powtarzalna myśl o jakimś kolorze, tak? I jakby dziecko czy osoba myśli sobie na przykład tylko i wyłącznie o kolorze pomarańczowym i może jej się ten kolor z czymś kojarzyć, tak? Który może być właśnie tą obsesją. Mogą to być, moi drodzy, myśli takie natrę. Myśli na temat jednej konkretnej osoby, jakiejś czynności, ale także taki impuls, który będzie wywoływał określoną reakcję. Na przykład, nie na darmo jest podany zapach banana, który powoduje wymochy, wymioty, bo to jest przykład mojego pacjenta. Czy, czy jest na jakimś rynku, gdzie można kupić banany, czy w sklepie, jak, czy w domu, jak tylko poczuje zapach bananów, po prostu ma odruch wymiotny. Moi drodzy, czasami te, te myśli właśnie obsesyjne mogą wiązać się z tym, że będą osoba, która jest nękana tymi myślami, będąc poza domem ciągle myśli o tym, że czy zamknęłam drzwi, czy zamknęłam drzwi, czy na pewno zamknęłam drzwi, nie, te drzwi są na pewno nie zamknięte, ktoś się włamie i, i ukradnie wszystkie moje książki. I jakby osoba nie jest w stanie sobie. Zaplanować, powiedzmy, dnia poza domem, właśnie dlatego, że ta myśl jest mocno taka y, y, drażniąca, by, bym powiedziała. Obsesje bardzo często prowadzą do nasilenia się kompulsji, moi drodzy, ale czasami jest tak, że może być obsesja, a nie muszą występować kompulsje. Ale w takim razie, co to są te kompulsje? No, kompulsje jakby nawiązują czy wiążą się ze sprawdzaniem czegoś, tak? W kółko coś nieustannie muszę sprawdzać, czy jest tak, jak to pozostawiłam. Z, wiążą się z liczeniem, wiążą się z układaniem, ale także i z czyszczeniem i one pozornie są bezcelowe, powtarzające, stereotypowe. Mogą to być pojedyncze czynności albo bardzo złożone, tak? Z kilku różnych aktywności. Kompulsje wykonywane są oczywiście w określony sposób i według określonej kolejności. I mimo, to, że osoba zdaje sobie sprawę z tego, że one są bezsensowne, że jakby w ogóle nic nie wnoszą w jej życie, to przymus ich wykonywania jest zdecydowanie silniejszy niż świadomość tego, że, że jest to bez sensu. Moi drodzy, powstrzymanie kompulsji, tak, albo przerwanie pewnego schematu działania takiej osoby sprawia, że ta osoba tak czy inaczej sięgnie po raz kolejny, jakby zacznie od początku pewną aktywność, dlatego, że jest to od niej po prostu silniejsze. Dodatkowo podniesie się jej poziom lęku, a na końcu moi drodzy, mogą pojawić się także zachowania agresywne. Więc, jakby tutaj, trzeba też również z tym uważać. Jakie przykłady kompulsji? Między innymi notoryczne, nagminne mycie rąk. Albo nieustanne sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Sprawdzanie albo włączanie, wyłączanie na przykład włączników w domu, wszelkich jakie, jakie są. Potrzeba ciągłego liczenia. Dziecko idzie po ulicy, liczy wszystkie na przykład pasy na drodze, albo liczy wszystkie drzewa, które mija, albo. Liczy ludzi, których, których mija. Generalnie wszystko, co się da, liczy. E, oprócz tego e, może się to wiązać z pewną e, rutyną układania. N, na przykład e, Wśród nastolatek na przykład z zespołem Aspergera pojawia się taka kompulsja w postaci układania na przykład ubrań w szafie, czyli dziewczyna nie wyjdzie z domu, gdziekolwiek, do szkoły, jakieś spotkanie towarzyskie, jeśli nie wyrzuci wszystkich ubrań z szafy i od nowa ich nie poukłada, tak? Jak jej prze, przerwiemy albo jej będziemy chcieli pomóc, to ona znowu je wy, wywali z tej szafy i od nowa będzie chciała je układać rodzajem kompulsji jest także zbieractwo moi drodzy są dzieciaki, które nie mylić z kolekcjonowaniem tak? zbieractwo absolutnie bardzo dziwnych rzeczy bardzo często potrzeba na przykład skubania własnego ciała na przykład wyrywanie włosów albo skubanie na przykład skórek wokół paznokci to jest także może być na przykład dotykanie nagminne dotykanie kogoś albo przedmiotów Również schematy związane ze spaniem, schematy związane z, z jedzeniem, albo jakiekolwiek inne schematy, które właśnie wiążą się z, tym, z tą potrzebą, tym przymusem ich wykonania, mimo świadomości tego, że wiem, że jest to zwyczajnie bez sensu. Moi drodzy, zastanówmy się teraz, jak, albo inaczej, sensoryzmy i autostymulacje. Po co to komu? Dlaczego to się w ogóle pojawia? I czy rzeczywiście to ma jakiś, jakiś głębszy, głębszy, Głębszy sens czy głębszy e, wymiar. E, moi drodzy, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że. Właśnie te y, autostymulacje, te sensoryzmy, stereotypie, jakbyśmy tego y, oczywiście y, sobie y, nie nazwali, musimy mieć świadomość tego, że zgodnie z nową klasyfikacją y, Światowej Organizacji Zdrowia, czyli klasyfikacją ICD-11, ale także we wcześniejszej klasyfikacji amerykańskiej DSM-5, to już wcześniej było, y, stereotypie i te powtarzalne zachowania, one są traktowane jako element diady zachowań autystycznych, co znaczy, że stanowią jeden z głównych wyznaczników postawienia właśnie diagnozy ze spektrum autyzmu. I zgodnie z właśnie z tą ICD11 mówi się o tym, że te stereotypie albo jakby mówiąc ogólnie i bardziej szerzej można nawet powiedzieć, są to takie skłonności do ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców zachowań, zainteresowań czynności i mowy, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby. I moi drodzy, ten aspekt nareszcie, tak jak pamiętacie to spotkanie o ICD-11, które dla Was przygotowywałam, tam szerzej o tym mówiłam, ale tutaj tylko rzucę hasło. Teraz to ICD11 nareszcie uwzględnia ten kontekst kulturowy, tak? Bo są pewne zabawy, które są charakterystyczne na przykład dla dzieci polskich, ale na przykład w Norwegii one się zupełnie inaczej bawią takie dzieciaki. Czy w Turcji, czy w Afryce, czy gdziekolwiek indziej, prawda? W związku z tym to co dla polskiego dziecka może być zupełną prawidłowością, dla dziecka w Norwegii już może być traktowane jako zupełnie takie oderwane od rzeczywistości jakieś e, zachowanie. W związku z tym uwzględniony jest ten aspekt kulturowy, na szczęście trzeba powiedzieć. I e, moi drodzy, to nie chodzi też o to, ja, ja ciągle to powtarzam, tak, jak, e, jak mówię na temat spektrum, że to nie chodzi wcale o to, że jak dziecko od razu ustawia autka w szeregu albo klocki e, ustawia w wierze, to od razu jest to argument do tego, żeby powiedzieć, że dziecko ma spektrum, tak, że to jest objaw. Pamiętajmy, że to, że dziecko układa autka w szeregu, to może być objaw na przykład wtórny. Musimy się doszukać, dlaczego tak się dzieje. Być może jest to jakaś forma schematu, który pozwala dziecku przetrwać. Być może jest to pewna forma stymulacji wzrokowej albo cokolwiek innego, tak? Samo ustawianie nie może być, jakby taka jedna cecha, nie może być wyznacznikiem postawienia diagnozy spektrum autyzmu. Tutaj właśnie to ICD-11 uwzględnia wyraźnie Nietypowe lub nadmierne dla danej osoby. Czyli jeżeli dziecko nie akceptuje ingerencji w, te, w tą zabawę, albo pojawia się u, tej, u takiego dziecka frustracja, być może agresja, jeśli ja zamieniam na przykład kolejność jego autek, albo dokładam swoje autko, albo jakkolwiek ingeruję w, w tą jego zabawę, to jest argument do tego, że to jest ogromna sztywność zachowania, tak? A sam aspekt, jeżeli dziecko sobie ustawia autka w szeregu, a ja się mogę z nim bawić, nie stanowi e, objawu e, osiowego, te, takiego ty stricte m, e, typowego objawu e, spektrum. E, pamiętajmy też o tym, moi drodzy, że e, dziecko nie będzie izmowało, nie będzie sięgało po autostymulację, nie będzie sięgało po sensoryzmy, po inne zachowania powtarzalne, jeśli nie będzie miało ku temu powodów. Ja tutaj się zatrzymam na tym słowie izmuje, dlatego że jak ogłaszałam to temat tego spotkania, pojawiło się dużo pytań. A co to w ogóle za słowo i skąd ja sobie je wzięłam? Moi drodzy, to nie jest niestety słowo mojego autorstwa ani mojego wymysłu. Jak doskonale wiecie, ja jestem terapeutą podążającym, tak? czyli jestem terapeutą, który pracuję rozwojowo z dzieciakami, a nie przez kij i marchewkę. I teraz jakby cały czas szukam, zgłębiam wiedzę właśnie w tym zakresie, dokształcam się i powiem tak, dzięki temu, że jest, że była pandemia i nas pozamykano, to rozwinął się ten pakiet całych takich spotkań online, tak? I pewnie część z was słyszało o takiej filozofii podejścia do dzieciaków w spektrum Jakim jest Sunrise, który jest właśnie siedziba jakby całej tej organizacji i miejsca szkoleniowego jest w Stanach Zjednoczonych, ale oni na szczęście dzięki pandemii dopuścili szkolenia online i są takie trzy, pięciodniowe szkolenia online właśnie w zakresie tej terapii, oczywiście w języku angielskim, ale fenomenalnie można poznać właśnie tą całą filozofię, bo nie jest to traktowane jako metoda terapeutyczna. A jako filozofia. I m, moi drodzy, to właśnie tam powstało słowo izmowanie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie podobnie jak te fiksacje i obsesje, jak stereotypie i autostymulacje, m, mają takie, takie, m, taką łatkę negatywną. Tak? Jak używamy takich słów, to jest to takie odniesienie, że m, z tą osobą to jest coś niechalo ona jest jakaś y, inna, tak? mówiąc jakby najprościej i y, najłagodniej. Natomiast izmowanie nie jest właśnie taką etykietą dla dziecka. Stąd właśnie w filozofii sunrise'a używa się tego słowa izmowanie w kontekście właśnie różnego typu autostymulacji czy różnych powtarzalnych zachowań. Stąd takie słowo się właśnie pojawiło. W, w zapowiedzi właśnie tego spotkania. I teraz moi drodzy, chciałabym, abyśmy puknęli się tak naprawdę, walnęli się w pierś i zaczęli się zastanawiać nie nad naszymi dziećmi akurat, ale nad samymi sobą. Dlaczego? Bo warto jest pomyśleć o tym, co autostymulacje i sensoryzmy dają nam dorosłym, a właściwie co my jako osoby dorosłe, często obserwujące dzieci i nastolatków w spektrum autyzmu, które właśnie prezentują te zachowania, co my o nich myślimy, o tych zachowaniach, jak odbieramy te dzieciaki, ale także jak one bezpośrednio wpływają na nasze samopoczucie, na nasze takie... O ogólne funkcjonowanie, można powiedzieć, bo jasną sprawą jest to, że rzeczywiście te zachowania w jakimś stopniu na nas wpływają. Moi drodzy, przede wszystkim bardzo często spotykam się z takim określeniem, dopóki właśnie rodzic nie przejdzie przez, prze, przez to spotkanie. O tym też szerzej będę mówiła właśnie na tych szkoleniach stacjonarnych. To nad tym też będziemy właśnie pracować. Moi drodzy, często właśnie rodzice, ale to nie tylko rodzice, bo bardzo często jest też tak, że Wielu nauczycieli i wielu terapeutów również ma takie jakby takim tokiem myślenia podąża, że uważa, że te stereotypie czy autostymulacje należy wycofywać, że je należy przerywać, że je należy dziecku odbierać właśnie po to, aby on wróciło do świata neurotypowego. Tylko na początku warto się zastanowić, czy to dziecko chce być częścią świata neurotypowego, czy przypadkiem nie robimy temu dziecku krzywdy. Moi drodzy, tutaj jakby na temat tego slajdu mogłabym mówić, mówić i mówić, ale nie mamy na to czasu, dlatego tak naprawdę rzucam hasła tylko na ten temat. Generalnie, moi drodzy, zmierzam do tego, że jakby. Przerwanie autostymulacji, czy jakby niezrozumienie podłoża tych zachowań sprawia, że my niejako odbieramy, moi drodzy dzieciom, lekarstwo. Skoro sami nie jesteśmy w stanie dziecku pomóc, żeby ono było w stanie się wyregulować, wyciszyć, wyłączyć na chwilę układ nerwowy, to dlaczego zabieramy mu lekarstwo, które samo sobie wymyśliło? Samo sobie z tym poradziło. Jakby, jakby was bolał ząb na przykład i nagle wszyscy domownicy pochowaliby wam wszystkie tabletki w domu. Wszyscy dentyści są zamknięci. Nie macie jak się udać, żeby ktoś złagodził wam ból zęba. Bylibyście szczęśliwi z tego, że ktoś nie chce wam dać waszego lekarstwa, które wiecie, że skutkuje. Nie sądzę. Moi drodzy, do wielu dorosłych mówi, że i zmowanie, stereotypie, autostymulacje są złe. Są złe dlatego, że płucają rozwój, koncentrację i naukę. I teraz, jakby wszyscy terapeuci w nurcie rozwojowym powiedzą wam tak: hmm, jak ktoś potrafi się skupić na jakimś temacie, tak, choćby flagi. Jakby powiem tak, wiele dzieciaków neurotypowych, uczęszczających do szkół masowych, które uczą się kontynentów, państw itd., nie jest w stanie, moi drodzy, przytoczyć nam nazw poszczególnych państw i jeszcze opisać, jak wygląda flaga. A wiele dzieciaków z spektrum autyzmu jest w stanie to doskonale zrobić. To znaczy, że są gorsze? No nie sądzę, nie wydaje mi się. To nie jest krzywdzące, to nie jest niebezpieczne. Na pewno dla samego dziecka, ani także i dla otoczenia. Więc jeżeli ten dzieciak poświęca bardzo dużo czasu na takie zainteresowania, zgłębia, czyta, ogląda, jest w stanie posortować wszystkie flagi, że te są kraje Afryki, te są kraje Azji itd., itd. Jeżeli mamy dziecko, które... Zna wszystkie daty z jakiegoś wydarzenia, jak, działu historycznego, czy to też jest niebezpieczne z jakiegoś punktu widzenia dla otoczenia? No, przecież, że nie. A dlaczego w takim razie uważamy, że dziecko nie jest w stanie się rozwijać ani koncentrować na tym? Bardzo dużo siły, energii i zaangażowania te dzieciaki poświęcają właśnie na zgłębianie tych swoich zainteresowań, właśnie na, na izmowanie. To znaczy, że one są mocno skoncentrowane na tym, więc nie mówmy, że to nie jest koncentracja. E, moi drodzy, często osoby dorosłe mówią, że te właśnie autostymulacje dzieciaków w spektrum, one rozpraszają nas dorosłych, one mają bardzo negatywny wpływ na, na otoczenie, na osoby, które znajdują się właśnie blisko dziecka, obserwujące takie dziecko, tak? że one one wpływają bardzo negatywnie na nas, tak? na nas dorosłych. Tylko dlaczego ciągle pojawia się hasło na nas? My, a gdzie w tym wszystkim jest dziecko, które najbardziej potrzebuje tego wsparcia i e, zrozumienia? To e, może wypadałoby przekręcić to pytanie, przekręcić właśnie to stwierdzenie i e, powiedzieć co ja mam zrobić, żeby moje dziecko poczuło się lepiej, żeby ono chciało dołączyć do mnie właśnie w takim e, moim dziwnym świecie według tego dziecka przecież. E, i może, jak ja zrozumiem, dlaczego tak się dzieje, będę w stanie zareagować i pomóc temu dziecku poczuć się lepiej. Dzięki temu nie będzie tak często sięgało po autostymulację. Nie potrafi dziecko, które właśnie korzysta z różnego typu autostymulacji, dostosować się do norm ogólnoprzyjętych. Często to słyszę, moi drodzy, i spotykam takie opinie wśród nauczycieli, niestety. Ale z drugiej strony na szczęście nie u wielu, że skoro dziecko nie potrafi się dostosować do norm i zasad, które panują w placówce ogólnodostępnej, to niech uczęszcza do szkoły terapeutycznej. I znowu temat na zupełnie oddzielne spotkanie. Powiem, że osoby, które takie stwierdzenie rzucają gdzieś w eter, muszą niewiele wiedzieć na temat spektrum autyzmu. I tak to skwituje bez rozwijania tematu. Moi drodzy, pojawia się także taka złość i frustracja wśród osób dorosłych, gdzie jakby z tyłu głowy pojawia nam się pytanie: dlaczego on, dlaczego ona to ciągle robi, dlaczego nie robi tego u siebie w pokoju, dlaczego jak idę do sklepu to się pojawia, dlaczego jak idę na plac zabaw to się pojawia? I denerwuje mnie i jakby mam tego wszystkiego już serdecznie dość. Wszyscy się na nas gapią, ja się wstydzę, tak? I teraz, moi drodzy, trzeba się zastanowić, dlaczego? Odpowiedź jest banalna, moi drodzy. Nie wstydzę się, y, jakby... Y... Ogólnie tego zachowania, tylko pośrednio tego zachowania, a ujawniają się nasze lęki, nasz strach, nasz strach, jakby co o mnie jako osobie dorosłej powie moje otoczenie. Troszeczkę z tyłu głowy niestety mamy dopiero dziecko. Nie stoi, nie stoi ono na pierwszym planie. Najważniejszy, przynajmniej jeżeli ktoś tak myśli, jest to, jak ja się czuję, tak? Pomijając to, jak czuje się moje dziecko i dlaczego się to zachowanie pojawia. Moi drodzy, nie wolno korzystać z takich haseł i jakby takiego działania z naszej strony jako osób dorosłych, czy jesteśmy nauczycielami, terapeutami, czy rodzicami dziecka w spektrum, gdzie jak pojawia się taka forma autostymulacji, nagle mówimy nie, nie wolno, przestań, uspokój się, opuść te ręce, schowaj te ręce do, do kieszeni. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jest to, moi drodzy, działanie przemocowe. Najnormalniej w świecie działanie przemocowe, które nie ma nic wspólnego z akceptacją naszego dziecka. Dziecka. Nieważne, czy to jest mój uczeń, czy to jest mój pacjent, czy to jest moje dziecko prywatne. Wynika to, moi drodzy, właśnie takie podejście przemocowe wynika z takiej niemocy dorosłych. Z tego, że sam mam bardzo podwyższony poziom lęku, być może mam niewielką wiedzę na temat spektrum autyzmu, być może wstydzę się samego siebie, bo. Obserwując dziecko, moi drodzy, które prezentuje pewne zachowania, my nie zastanawiamy się, skąd się to zachowanie bierze i dlaczego się pojawia, albo co daje mojemu dziecku, tylko myślimy z perspektywy osoby dorosłej. Jak dziecko takie małe, trzy, pięcioletnie dotyka swoich narządów płciowych, no to oczywiście jest wielki dramat, wielki wstyd, bo my nie myślimy, że to jest pięcioletnie dziecko, które dotyka się po częściach intymnych nie dlatego, że ma popęd seksualny, tylko dlatego, że być może na przykład z jakiegoś powodu jest chore, albo w ten sposób jest w stanie się uspokoić, wyciszyć, tylko myślimy co to znaczy w odczuciach osób dorosłych, myślimy po dorosłemu, a nie po, dzie po dziecięcemu, tak, co jest absolutnym błędem i stąd jakby są takie mocne niedomówienia. I teraz, czy można to jakoś wyjaśnić? Często pada takie pytanie, moi drodzy. Myślę, że po części można, ale nie w stu procentach. I teraz, jakby, jak to ogarnąć, tak, żeby to lepiej pojąć czy zrozumieć? Przede wszystkim, moi drodzy dorosłym, bez względu na to, w jakiej relacji jesteśmy właśnie z dzieckiem czy nastolatkiem ze spektrum, przeszkadza to, że kiedy dziecko właśnie pochłonięte jest, zaangażowane całym swoim, Sercem, czasem i energią, właśnie w te zachowania autostymulacyjne, ono jest poza naszym zasięgiem. My nie mamy nad nim nadzoru, nie mamy na niego wpływu. Jeżeli jesteśmy, jakby próbujemy przeszkadzać, próbujemy przerywać, próbujemy kończyć właśnie te, te zachowania, nagle okazuje się, że zachowania się albo pogłębiają, albo są bardziej wyszukane, albo dochodzi do zachowań agresywnych. Czyli zamiast. Doprowadzić do wycofania i zmniejszenia ilości występowania takich zachowań, osiągamy absolutnie odmienny skutek. Ponadto, moi drodzy, my dorośli mamy taką tendencję, że nieustannie podejmujemy decyzje za nasze dzieci, po prostu w każdym jednym aspekcie. Jakby znowu, to pamiętacie, ci, którzy mnie śledzą i są ze mną już od lat, wiedzą, że ja ten przykład ciągle podaję, tak, tej ekstremy. Na czym to polega? W każdym aspekcie naszego życia, czy to partnerskiego, zawodowego, ale wychowawczego również, zachowanie złotego środka jest najlepszą formą działania. Żadna ekstrema nie jest, nie jest dobra, bo każda ekstrema, moi drodzy, przynosi skutki ujemne, skutki negatywne. I w przypadku tych autostymulacji jest dokładnie tak samo. Kiedy jakby nawiązując jeszcze do tych wyborów to nie może być tak, że ograniczam dziecku, jakby nie pozwalam mu na przykład zdecydować, co ono chce zjeść na śniadanie, albo nie pozwalam mu wybrać koszulki, w, którą, w, którym, w której może iść do przedszkola. Z drugiej strony, otwierając rocznemu dziecku szafę i zadając mu pytanie, kochanie, a a co ty byś chciał dzisiaj się ubrać? To jest ta druga ekstrema. Dziecko się popatrzy na mamę i przez kolejne dwie godziny decyzji nie podejmie, bo nie wie, co mama od niego oczekuje. Ale jak dam dziecku ograniczony wybór w postaci chcesz założyć koszulkę ze Spidermanem czy z Batmanem? Dwie jego ulubione, niech zdecyduje, ale ma już wybór. Ten wybór będzie mu potrzebny do końca życia. Jeżeli my na początku dziecku nie damy wyboru, nie nauczymy go podejmować decyzji, to w wieku nastoletnim i dorosłym nie będzie potrafił tego robić. Robić. Po prostu. E, każda edukacja zaczyna się od najmłodszych lat i wychodzi z domu, moi drodzy. E, I o tym musimy niestety e, pamiętać. W związku z tym e, nie ma ekstremy. Jest zawsze złoty środek, bo to jest najwłaściwsza droga wsparcia i oddziaływań na dzieci, nie tylko te z deficytami. Moi drodzy, to tak jak wam powiedziałam, dorośli patrzą na dziecko przez pryzmat właśnie takiego myślenia dorosłego, tak? O jak on dotyka swoich narządów płciowych, no to wiadomo, co jak dorosły facet tak robi, to wiadomo, co on robi, prawda? W takim znaczeniu. Ale to nie ma przełożenia na 3 4 czy 5 latka moi drodzy. I. Musimy mieć tego świadomość, tak? W związku z tym, dopóki nie, nie, nie będziemy szukać odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te zachowania się pojawiają, nasilają, albo w jakim miejscu, czy w otoczeniu jakiej osoby się te zachowania pojawiają, nie będziemy w stanie odpowiednio na nie reagować. Pamiętajmy o tym, że powtórzę raz jeszcze. Przerywanie, zakłócanie, eliminowanie, nie dając nic w zamian właśnie za takie, zachowa takie zachowania, odbieramy dziecku samoleczenie, odbieramy dziecku lekarstwo, które mu po prostu pomaga, które może być jedyną deską ratunku podczas całego dnia funkcjonowania w mega chaotycznym świecie. Moi drodzy, dziecko, które korzysta w ogóle z, z, z takich właśnie zachowań, ono ma takie poczucie samokontroli, ono ma takie, takie poczucie samodecydowania o sobie, tak? a nie takie bezkrytyczne, bez zastanowienia, odklepywanie, można powiedzieć, wykonywanie poszczególnych takich czynności, które właśnie pojawiają się, czy są narzucane niejako przez nas dorosłych. Wtedy dziecko dokonuje pewnego, pewnego rodzaju wyboru właśnie w swoim, w swoim życiu. Poświęcając czas tym różnym zachowaniom, właśnie autostymulacyjnym, które są dla niego niezwykle ważne, moi drodzy, to jest ten czas, który jest wyłącznie dla tego dziecka. To jest czas tak, takiej prywatne, prywatnej chwili, prywatnego momentu, do którego nie ma nigdy dostępu mama, siostra, nauczyciel czy terapeuta, jeżeli oczywiście tego nie zrozumiemy. Bo dziecko w spektrum autyzmu mówiąc nie, nie teraz, nie, nie, nie mówi, nie kieruje do nas słowa nigdy, ale jeżeli będę umiejętnie, właściwie, z szacunkiem i akceptacją podchodził do tych zachowań, to będę w stanie włączyć się, wykorzystać właśnie te, te izmy, te, te stimy do tego, aby właśnie budować relacje z dzieckiem. I, I moi drodzy, dopóki nasz tok myślenia się nie przestawi na inny trybik, to jakby nie będziemy w stanie umiejętnie zwyczajnie poradzić sobie z, z tymi zachowaniami i z tym, jak my je odbieramy, ale jednocześnie, żeby wpłynąć również na poprawę zachowania, w cudzysłowie oczywiście, naszego dziecka. I bardzo Was proszę, każdy z Was, jest jeżeli ma kontakt jakikolwiek z dzieckiem ze spektrum, który prezentuje takie zachowanie, zastanówcie się nad każdym z tych zachowań, które według Was jest irytujące, męczące, źle wpływa na Wasze samopoczucie. Zastanówcie się, czy dziecko, korzystając z tych autostymulacji, robi komuś krzywdę. Czy jest to w jakimś zakresie niebezpieczne dla samego dziecka, albo dla otoczenia? I jeżeli odpowiedź brzmi nie, to zastanówcie się, dlaczego chcecie to przerwać. Jeżeli tak oczywiście robicie, bo mam nadzieję, że oczywiście akceptujecie to dziecko. Moi drodzy, należy pamiętać o tym, że nikt, absolutnie nikt, nie ma lekarza, nie ma terapeuty, nie ma nauczyciela i nie ma rodzica, który, który mógłby absolutnie w 100%, absolutnie do zera zlikwidować czy powstrzymać zachowania autostymulacyjne ponieważ każdy z nas tak robi, tak? Ponieważ te zachowania autostymulacyjne również pojawiają się u osób e, neurotypowych. Pamiętajmy o tym. I w mniejszym lub większym zakresie z nich korzystamy, a dzieci ze spektrum korzystają z nich nader często e, i powiedziałabym bardzo chętnie, można tak powiedzieć. E, moi drodzy, nawet jeżeli zastąpimy pewną autostymulację jakimś e, innym zachowaniem, albo będziemy chcieli całkowicie ją usunąć, albo właśnie nieustannie będziemy trzymać dziecku rączki, które macha na przykład sobie rączką przy, przy oczkach, czy włóż rączki pod pupę, włóż ręce do kieszeni na przykład, tak? wydając dziecku takie polecenia. Eee... Pamiętajmy o tym, że dziecko zacznie szukać innego rozwiązania, bo tak czy inaczej będzie szukało lekarstwa. Skoro jedno lekarstwo zostało mu zabrane, to ono będzie szukało innego, bardziej wyszukanego, bardziej takiego, które będzie nam coraz mocniej doskwierać, moi drodzy. Wierzcie mi, że tak będzie. A to z kolei mocniej jeszcze będzie wpływało na wycofanie dziecka, ale także na ograniczenie jego funkcjonowania. I jakby trzeba też pamiętać o tym, że wszelkie osoby z, ze spektrum autyzmu, które właśnie korzystają z, z tych autostymulacji, u których się te autostymulacje nasilają właśnie przez to, że na siłę próbujemy je zatrzymać, na siłę próbujemy je wycofać, one będą się coraz bardziej izolowały, zrywały tak naprawdę takie szczątkowe czasami nici relacji z najbliższymi, ale także z najbliższym otoczeniem, czy z innymi grupami społecznymi, których są członkami, czy to Klasa czy to dalsza rodzina. Te interakcje społeczne zdecydowanie będą jeszcze bardziej ograniczone. Jakie mamy przyczyny takich zachowań autostymulacyjnych? Moi drodzy, oczywiście niepodważalna potrzeba, taka potrzeba stałości, potrzeba powtarzalności. Dlaczego? Dlatego, że świat neurotypowy nie jest światem przyjaznym naszym dzieciakom. Ten świat neurotypowy na każdym kroku, w każdym ułamku sekundy stawia wyzwania dzieciom i nastolatkom ze spektrum autyzmu. Jeżeli kompetencje takie społeczno-komunikacyjne, u dzieci i nastolatków są deficytowe, ograniczone albo zupełnie nie ma tych kompetencji, to właśnie taka potrzeba poszukiwania pewnych wzorów, sekwencji, pewnego porządku, właśnie do ogarnięcia chaosu, jaki na mnie wpływa, będzie sprawiał, że tych zachowań autostymulacyjnych będzie po prostu coraz więcej i one czasowo będą trwały zdecydowanie dłużej. Oczywiście też nie ma co do tego wątpliwości, moi drodzy, że. Wszelkiego typu zachowania powtarzalne będą świadczyły o małych zdolnościach adaptacyjnych dzieci, tak? Takiej słabej orientacji w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Właśnie choćby przez to, że dziecko może mieć trudność, na przykład, z teorią umysłu, może mieć trudność z centralną koherencją, może mieć trudność, moi drodzy, z rozumieniem. Pewnych norm i zasad, pewnych reguł, ale także z, z przetwarzaniem sensorycznym, które ma bardzo duże jednak oddziaływanie na funkcjonowanie dzieci w spektrum świadczą o braku umiejętności elastycznego, takiego przystosowawczego radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, a do tego dochodzą kłopoty właśnie z budowaniem właściwych interakcji społecznych i komunikacyjnych. Tak jak powiedziałam, to jest częściowo jakby uzależnione również od funkcjonowania mózgu dziecka. Oczywiście zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych, które mają, moi drodzy, ogromny wpływ na funkcjonowanie dzieci ze spektrum, bo nie dość, że mowa choćby nawet jest końcowym etapem rozwoju integracji sensorycznej to zaburzenia sensoryczne wpływają i na kontakty społeczne i na rozwój komunikacji ale także samej werbalizacji ale także na udział w zabawie, na udział właśnie w budowaniu różnych relacji społecznych i w tym aspekcie moi drodzy sensorycznym ale jednocześnie korzystanie z, z, z sensoryzmów musimy sobie jakby rozpatrzyć dwa aspekty. W momencie, kiedy następuje nadmierna stymulacja, to świadczy o tym, że korzystanie z właśnie zachowań autostymulacyjnych pomaga w zablokowaniu nadmiernego bodźca czuciowego. Tak? Czyli jeżeli bodziec jest zbyt silny, zbyt gwałtowny, to taka autostymulacja może być taką formą, Moi drodzy, zatrzymania, tak? wyłączenia się właśnie na te gwałtowne bodźce. Z drugiej strony, jeśli stymulacja jest zbyt słaba sensoryczna u takiego dziecka, czyli na przykład podwrażliwość jest u niego, to wówczas pewnego typu sensoryzmy są wykorzystywane do tego, aby dostarczyć sobie dodatkowych właśnie bodźców, żeby móc lepiej jakby funkcjonować w otoczeniu. To może być, moi drodzy, także reakcja na ból. Wyobraźmy sobie dziecko, które nie ma narzędzia do komunikacji, jest niewerbalne i nagle odczuwa albo ból zęba, albo ból ucha środkowego, albo ból głowy czy ból brzucha i nie jest w stanie nam tego zakomunikować. Powiedzieć, mamo, boli mnie ząbek, mamo, boli mnie brzuszek, tak? Więc dziecko sięga po zachowanie agresywne, na przykład w naszym odczuciu są to zachowania agresywne. Na przykład bije się. Po głowie, na przykład uderza głową o podłogę, albo bierze jakiś przedmiot czy własną rączkę i bije się po swoim ciele. Każde z zachowań naszych dzieci ma jakieś podłoże, ma jakiś cel i jakąś funkcję, ale dopóki my nie znajdziemy klucza do tego, moi drodzy, nie będziemy w stanie pomóc naszym dzieciakom. Korzystanie z autostymulacji, moi drodzy, to także uwalnianie beta endorfin w organizmie dziecka, podobnie jak wykorzystywanie właśnie takich zachowań autoagresywnych. Dlaczego? Dlatego, że w momencie kiedy... Yy... Dzieje się nam krzywda, tak? Czy się uderzyliśmy, czy się skaleczyliśmy, choćby na przykład jakieś formy autoagresji skierowa dziecka, tak? Czy na przykład cięcie się, szczypanie się, czy jakiekolwiek inne formy właśnie takiej autoagresji, ale także uderzanie się, choćby właśnie po głowie, sprawia, że w naszym organizmie wydobywają się właśnie beta endorfiny, które. Przyczyniają się do takiego odczucia, takiego znieczulenia, takiej przyjemności. One działają troszeczkę na zasadzie morfiny, można tak powiedzieć, przełożyć jakby obrazowo. W związku z tym dziecko na klaśnięcie praktycznie dostaje ulgę, przynosi mu to ukojenie. Więc skoro raz mi to pomogło, to dlaczego mam z tego nie korzystać, skoro nikt inny nie jest w stanie mi tego zagwarantować ani pomóc w rozwiązaniu mojego problemu? Oczywiście zarządzanie emocjami, ale także, moi drodzy, problem z centralną koherencją, która występuje u dzieciaków i osób w ogóle w spektrum autyzmu. Mówią, się z tym, że dziecko ma duże trudności z takim przełożeniem pewnych myśli, pewnego funkcjonowania właśnie na wykonanie czynności. To jest forma skupiania się na jednym elemencie, na jednym czynniku, nie postrzegając ogółu sytuacji. Stąd konkretny na przykład sensoryzm, który dziecku po prostu pomaga. Ponadto te zaburzenia sensoryczne, o czym wam mówiłam, przekładają się także na pojawianie się dyspraksji, prawda? Czyli zaburzenie planowania Motorycznego naszych dzieciaków, i to z kolei wiąże się także z tym, że tym osobom, właśnie z taką dyspraksją jest trudniej wykonać małe fragmenty, czy lepiej jest im wykonać małe fragmenty czynności niż ogarnąć, moi drodzy, cały łańcuch aktywności, tak? Który, który jest dość skomplikowany. Wiąże się z pewnymi licznymi etapami. W związku z tym, jak dziecko powtarza pewną czynność nieustannie, ciągle w ten sam sposób, a jeszcze wykorzystując do tego przedmiot, który cały. Czas, nieustannie zachowuje się w ten sam sposób, czyli jest przewidywalny, wówczas jest to pewna sekwencja, która się powtarza i przynosi mi ukojenie. Jest dla mnie zrozumiała, jest dla mnie wytchnieniem. Oczywiście, im więcej stereotypi u dzieciaków, tym jest to takie świadectwo, że dziecko ma zdecydowanie wyższy poziom lęku, a tym samym. Mniejsze poczucie bezpieczeństwa ogólnopojętego. I moi drodzy dzieciaki i nastolatkowie ze spektrum, one postrzegają świat przez takie odczuwanie i działanie, tak? A ludzie neurotypowi postrzegają świat poprzez myślenie i język, czyli tą formę werbalizacji i komunikacji. Przecież mamy ogromną grupę dzieciaków z spektrum autyzmu, które fantastycznie werbalizują, bardzo często bardzo trudne artykulacyjnie słowa przecież, a mimo to komunikacyjnie nie sobie, nie radzą, tak? I dopiero kiedy zrozumiemy tą różnicę w postrzeganiu, odbiorze świata neurotypowego przez nas, neurotypowców, ale także przez osoby w spektrum, dopiero zrozumiemy, dlaczego te autostymulacje się u naszych dzieciaków po prostu pojawiają i one zaczną dla Was być bardziej zrozumiałe. W takim razie powiedzieliśmy sobie, moi drodzy, o tym, jak dzieciaki, inaczej, jak dorośli, Odbierają właśnie te zachowania. Um... Autosensoryzmy auto różnego typu, to zastanówmy się także nad tym, jak dzieciaki, same dzieci, które korzystają z tych zachowań, co dla nich, czym dla nich są te zachowania, właśnie stereotypowe, zachowania powtarzalne. Przede wszystkim, moi drodzy, uświadommy sobie, że jeżeli dziecko spędza mnóstwo czasu i widać na jego buzi ukojenie i często uśmiech i radość, to znaczy, że te dzieciaki fenomenalnie, moi drodzy, absolutnie fenomenalnie, Fenomenalnie potrafią korzystać z zasobów własnego ciała, właśnie po to, aby naprawić niefunkcjonujący albo bardzo mocno przestymulowany i zmęczony układ nerwowy, tak? One trochę podświadomie wykorzystują zasoby swojego ciała, czyli sensorykę, do tego, aby się samoleczyć, aby doprowadzić się do pionu, do takiego powrotu do jakiegokolwiek funkcjonowania właśnie w mega przytłaczającym świecie neurotypowym. To nie jest tak, że te. Diciaki kiedy Machają rączkami, kręcą się w kółko, skubią własne ciało czy e, buczą, jak to niektórzy rodzice mówią, bo on ciągle buczy, e, to nie jest tak, że one e, się nudzą, że one in, i, ignorują nas, dorosłych, czy to nauczycieli, czy rodziców, tak? że te dzieciaki są negatywnie nastawione do, do otoczenia, że one chcą nam zrobić e, na złość. Absolutnie nie, moi drodzy. Te zachowania stymulacyjne są formą mechanizmu takiego e, homeo Statycznego, tak? Takiego, takiego samoleczenia, właśnie znowu użyję tego samego określenia, dlatego że one pomagają uporządkować zmysły, tak? Pomagają yy, jakby scalić wszelkie informacje sensoryczne docierające do układu nerwowego w całość. Nie jako yy, pojedyncze gwiazdki na niebie, tylko jako całą plejadę, właśnie yy, takiego. Yy, Układu jakiegoś e, gwiazdnego. E, I moi drodzy, e, dziecko, które będzie korzystało z takich, e, z takich stymulacji, e, ono wykorzystuje najczęściej tą formę stymulacji, która będzie leczyła jego najbardziej deficytowy układ e, zmysłowy, właśnie po to, aby zmniejszyć przeciążenie, albo, e, moi drodzy, jakąś dolegliwość, ewentualnie po to, aby dostymulować ten zmysł, który jest mocno niedostymulowany. Tak? Czyli jeżeli ewidentnie albo nie, nie powiem tego jeszcze, analizując poszczególne sensoryzmy, do tego się będę odnosiła. Moi drodzy i jakby zrozummy to, że jeżeli dziecko poświęca tym zachowaniom dużo czasu, albo wielokrotnie w ciągu dnia do nich sięga i powraca do nich w różnych jakby przestrzeniach, skupia się na nich, to znaczy, że z jakiegoś powodu są one dla niego ważne, tak? Z jakiegoś powodu sięga po nie, zamiast robić coś innego. Dopóki nie odkryjemy tego albo nie odpowiemy na pytanie dlaczego poniesięga nie będziemy w stanie na te zachowanie odpowiednio reagować dzieciaki które Właśnie poświęcają czas na te autostymulacje różnego typu, moi drodzy. One są w to bardzo zaangażowane. One są szczęśliwe i radosne, jak to, jak to robią. Tak jak mówię, często są uśmiechnięte bardzo, ale także są bardzo skrupulatne i perfekcyjne, tak? One przestrzegają pewnych reguł i zasad, które samodzielnie sobie stworzyły te dzieciaki, właśnie po to, aby jak najlepiej, w sposób absolutnie perfekcyjny, doprowadzić swój układ nerwowy, powtarzam, układ nerwowy do stanu używalności. Te dzieciaki są twórcze i często jest tak, że te zachowania są bardzo wyszukane, tak, ale to są sposoby właśnie. Sposoby wyszukane, bardzo kreatywne, na to, aby poradzić sobie ze stresem, z lękiem i z przeciążeniem układu nerwowego. Te zachowania to także taki moment wyłączenia odpoczynku i, moi drodzy, ratunku, autentycznego ratunku dla tych dzieciaków. To jest taki sposób na reagowanie, na odbiór i przetworzenie, moi drodzy, właśnie tego nie, nieprzyjaznego świata neurotypowego to także taka potrzeba kontroli sprawczości i takiej, takiego samospełnienia właśnie przez, przez dzieciaki, że dzieciaki mają tu i teraz moc sprawczą, tu i teraz kontrolują własne życie, tu i teraz są w stanie sobie pomóc, sam, samodzielnie tak naprawdę. E, oczywiście, że te zachowania są powtarzalne, ale co najważniejsze, moi drodzy, i o tym musimy pamiętać, one są zastrzeżone dla dziecka. E, jeżeli nie będziemy potrafić wejść właśnie w te zachowania stereotypowe, to e, jakby nigdy nie będziemy w stanie nawiązać z dzieckiem relacji. E, tak naprawdę zachowania stereotypowe są taką drogą, taką autostradą, często bardzo długą i często zawiłą po to, aby móc zbudować zaufanie z naszym dzieckiem, a jednocześnie budować z nim relacje. I oczywiście, jak tutaj jesteśmy dzisiaj wszyscy, to każdy albo niektórzy z nas powiedzą, ale te zachowania są bezsensowne. Dla nas pewnie tak, dla nas bardzo często jakby doszukujemy się jakiegoś drugiego dna, szukamy, ale dlaczego tak się dzieje? Yy, I często nie znajdujemy odpowiedzi. I moi drodzy, wcale się nie złośćcie na siebie, że no, yy, gadała na webinarze, że mam znaleźć przyczynę tych zachowań. Czasami niestety jest tak, że nie znajdujemy odpowiedzi na to zachowanie. Czasami jest tak, że nigdy nie zrozumiemy, dlaczego to zachowanie się pojawia, co daje to mojemu dziecku, dlaczego ono to robi i często po to sięga. Ale jakby nie zastanawiajmy się wtedy nad tym, nad takim głębszym sensem. Spróbujmy do dziecka dołączyć w tym zachowaniu i poczujmy, co ono może odczuwać w trakcie tego zachowania. To jest właśnie to podążanie za dzieckiem, żeby zbudować, powtórzę raz jeszcze, zaufanie i relacje właśnie z dzieckiem. I moi drodzy, jakie mamy zachowania, Stereotypowe i y, autostymulacje, jakie wyznacie, z jakimi wy się spotykacie y, w swoim życiu, albo zawodowym, albo y, prywatnym? Ja mam y, taką swoją listę. Niektórych zachowań. Oczywiście to jest kropla w morzu tego, co się może absolutnie pojawić. Oprócz tego, że dziecko może skupiać się tylko na jednym elemencie jakiejś zabawki, jakiegoś przedmiotu, to co Wam powiedziałam, tak? Czyli na przykład, zamiast bawić się autkiem, jeździć sobie po do garażu, e tankować i jakby budować jakąś relację w zabawie z, tą, e z tym autkiem, to skupia się tylko na kręceniu kółeczkiem, tak? I to jest forma autostymulacji. Może być też tak, że dziecko będzie układało klocki w postaci wieży, a potem będzie mówiło tata do góry albo e e e pokazywało, że chce wyżej, po to aby kątową na tą wieżę spa patrzeć na przykład albo dodatkowo ją rozwalić, tak i układać od, y, od początku. Może być to y, taka stymulacja, która y, niestety nie mam moi drodzy auta, więc posłużę się telefonem, gdzie dziecko na przykład y, może kucać i po na przykład wtełku od sofy y, na wysokości swoich oczku przesuwać na na przykład autkiem w tej z powrotem pięknie śledząc y, to y, poruszające się w sposób bardzo liniowy, bardzo prościutki y, przesuwające się auto. Może być też tak, że dziecko się położy na podłodze, położy się boczkiem i również będzie przesuwało sobie autko w linii prostej. Może być kolejna taka forma stymulacji w postaci na przykład nieustannego liczenia, tak? Czegokolwiek w kółko, co się ino da policzyć, to się to po prostu liczy. Nieustanne kręcenie różnymi przedmiotami, tak? Czyli monety, obserwowanie wirującego bębna w pralce, samodzielne kręcenie się nieustannie w kółeczko, czy bieganie w kółko, albo bieganie na przykład patrząc głową do tyłu. Może być też taka, taka forma autostymulacji, gdzie dziecko na przykład gniecie papier albo drze papier na drobne kawałeczki. Wszystko, co, ino, co tylko da się, moi drodzy, podrzeć, to jakby staje się w cudzysłowie ofiarą właśnie takiej, takiej stymulacji. Ale to nie wszystko, bo tych stymulacji jest zdecydowanie więcej i moi drodzy, na przykład kręcenie w kółko, bieganie tam im z powrotem, tak? Nieustanne na przykład podskakiwanie, jakby nieustanne bycie w ruchu, ale Także takie cykliczne skłony tułowiem. Mamy takie dzieciaki, które nam się mocno bujają, albo kręcą, kręcą głową. Chcą się ciągle, ciągle bujać. To mogą być dzieci, które będą patrzyły pod kątem, tak? Pod dziwnym kątem przechylają na przykład głowy, albo zupełnie patrzą do góry nogami. Machają dłońmi albo jakimiś przedmiotami, karteczką, wstążeczką, tasiemką, właśnie na wysokości swoich oczu. Może być też tak, że dziecko, na na przykład bierze książkę swoją i na przykład robi w ten sposób. Tak? W ogóle nie skupia... czyli. O. W ogóle nie skupiając się na tym, co jest w książce, czy są obrazki, czy też nie, albo jeszcze lepiej, od tyłu ogląda się książeczkę. Tak? I y, ciągle w kółko, czy nawet samodzielne, moi drodzy, przerzucanie strona po y, stronie w takiej y, książce albo na przykład wprawianie w obiekty, przedmioty w taki ruch właśnie okrężny ruch wirowy bądź też wspinanie się na wszystko co się da i zeskakiwanie z tego krawężniki, murki, meble, parapety w domu i tak tak dalej wspinanie i zeskakiwanie tak i jakby no oczywiście to są wszystko to ma podłoże sensoryczne i moi drodzy bez szczegółowej analizy tych zachowań wszystkie one mają wspólny jakby obszar. Generalnie jest to zaburzenie układu przedsionkowego. Dziecko, które korzysta, z któregoś z tych zachowań Ma mocno deficytowy, ma mocno zakłócony układ przedsionkowy, a tym samym ma także niewłaściwe przetwarzanie wzrokowe, tak? I również wpłynie to pośrednio na przetwarzanie słuchowe. Dlaczego? Dlatego, że ósmy nerw czaszkowy jest właśnie tym nerwem wspólnym dla układu przedsionkowego, wzrokowego i słuchowego. I jeśli chodzi o ten, to przetwarzanie wzrokowe i słuchowe, tu nie chodzi o to, że dziecko źle widzi albo nie słyszy, tylko o to, że przetwarzanie impulsów, bodźców dochodzących właśnie, Właśnie przez, e, przez te zmysły jest odbierany w sposób nieprawidłowy przez układ nerwowy, dlatego dziecko z tych y, aspektów będzie korzystało. E, kolejna taka grupa zachowań autostymulacyjnych, między innymi to, że dziecko na przykład ciągle będzie przygryzało policzki, wargi, będzie ssało język, nawet w trakcie snu, moi drodzy. Pstryka palcami, wygina palce, strzela tymi palcami, tak, nieustannie. Podrzuca, rzuca przedmiotami, skubie ciało, skubie usta, wyrywa sobie włosy na przykład. Wkłada i żuje niejadalne przedmioty, patyki, ślimaki, kamienie, wszystko, co gdzieś tam po drodze się Spotka, uderzanie głową o jakiś przedmiot, uderzanie klockiem się po głowie, rączkami, uderzanie się po całym ciele, własnymi rękami albo jakimś przedmiotem, ale także gryzienie wszystkiego co dookoła, albo gryzienie siebie. To wszystko ma niejako wymiar także sensoryczny i oczywiście każdy z tych aspektów można by rozgraniczyć na kilka zmysłów, ale jednak może nie tyle dominującym, co często jednak okazuje się, że jest tu deficyt układu właśnie czucia głębokiego, czyli propriocepcji, stąd dziecko sięga właśnie po takie, po takie zachowanie, tak, więc tu mamy znowu kolejną informację, że być może ten układ jest najbardziej układem potrzebującym wsparcia. Następnie, moi drodzy, wszelkiego typu piski, krzyki, pokrzykiwania, pochrząkiwania, zatykanie uszu, gdziekolwiek dziecko by się nie znajdowało, silne wokalizacje, buhi, u na-na-na-na-na, cokolwiek by to nie było. Prze jakby powtarzanie w kółko tego samego pytania, frazy albo słowa. rwanie na przykład kartki papieru, tak? Trut, trut, trut. To tylko niektóre, ale one będą świadczyły, albo inaczej, one mogą świadczyć o nadwrażliwości słuchowej. Stąd dziecko korzysta właśnie z takich sensoryzmów. Wąchanie wszystkiego to w aspekcie, moi drodzy, oczywiście, węchu. I tutaj mam na myśli, dziecko wącha. wącha Ludzi, wącha siebie, własne ciało, ale także ma tendencję do wąchania różnych substancji bardzo intensywnie pachnących. Pasta do butów. Ja mam takiego pacjenta, który na przykład notorycznie wącha buty czyjeś. Nie tylko swoje, ale czyjeś. Jak, jak na przykład jest w przedszkolu, jak nie pochowają, pochowają butów, jak dzieci są na bosaka, to po prostu nie ma żadnej opcji, żeby on cokolwiek zrobił, tylko po prostu chodzi i wącha buty, tak? No bo ten właśnie zmysł węgla, jest najbardziej y, zaburzonym zmysłem. Akurat w taką formę dziecko uciekło. Stymulacja narządów płciowych, ciągłe liczenie wszystkiego, zamykanie i otwieranie drzwi, włączanie i wyłączanie, oczywiście pstrykanie różnymi przyciskami, tak? Układanie zabawek w określonym schemacie i każda ingerencja w ten schemat sprawia, że dziecko jest mocno sfrustrowane. Rozkładanie długopisów na części, a potem od nowa je składa, tak? Poprawnie oczywiście. Tutaj po Podłożem, podłożem mogą być bardzo różne, od sensorycznych, po, moi drodzy, wysoki poziom lęku, ale także przez taką formę wyciszenia się. Dziecko w ten sposób nauczyło się, choćby na przykład stymulacja narządów płciowych w znaczeniu dotykania siebie na przykład, sprawiło, że czasami przez przypadek, sprawiło, że nagle doznało takiego ukojenia, odpoczynku, relaksu i wyłączenia, dlatego po to po prostu coraz częściej sięga. Następnie Następnie takie zdzieranie z siebie ubrań. Jak mama ubierze w koszulkę, to nie zdąży się mama odwrócić, koszulki już nie ma. Zrywanie albo ciągłe powtarzanie, że, ale mnie tu drapie, swędzi. Dziecko ciągle pociera miejsca, gdzie są na przykład metki, gdzie są na przykład jakieś większe szwy, choćby w kontekście noszenia na przykład ob obcisłych skarpetek. Zlizywanie brudu z, z powierzchni stolików, lizanie różnych powierzchni. Samochodu, luster, ludzi, ścian i tak dalej. Zdejmowanie wszystkich paproszków albo z siebie, albo z podłogi, z dywanu dotykanie rączką wszelkiego, wszelkich powierzchni. Dziecko wchodzi do nowego pomieszczenia i wszystko maca. Nawet tam, gdzie już było, także dotyka jakby wszystko, co może. Następnie dziecko na przykład ma metkę od strony bluzki od wewnątrz. Często zagina tą, tą koszulkę i w rączkach sobie jakby o, cały czas przesuwa tak, tak metkę. Tak? I non stop jakby tak, tak robi. Albo ma manie Zasypywania bądź przelewania czegoś. Jak tylko zobaczy wodę, to już nie ma ratunku, albo będzie chciało do niej wchodzić, albo będzie nieustannie chciało właśnie sobie tam gdzieś to przelewać. To może mieć, moi drodzy, podłoże właśnie związane ze zmysłem dotyku. Ale tych przykładów samych autostymulacji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Cała masa, można, można powiedzieć. W związku z tym, no. Jakby y, mówiąc, mówiąc najog na, najogólniej rzecz ujmując, ile dzieciaków, tyle tych autostymulacji po prostu y, będzie. Y, moi drodzy, y, dalej mamy y, taką, y, taką informację jeszcze, y, że należy y, jakby pamiętać o tym, że osoby neurotypowe y, nie są w stanie określić, na czym skupia y, uwagę dziecko y, z autyzmem. Y, często my mówimy, nie, ono w ogóle nie myśli o niczym, tylko patrzy gdzieś w przestrzeń. I i jakby nie ma to żadnego przeniesienia i odczucia jakby co z czym i dlaczego. Oczywiście im bardziej chcemy jakby ingerować w te zachowania autostymulacyjne naszego dziecka, tym bardziej zakłócamy właśnie zaufanie i relacje, jakie jesteśmy w stanie z tym dzieckiem zbudować. Ale jednocześnie moi drodzy, motywujemy wtedy dziecko do tego, aby jeszcze częściej, jeszcze chętniej sięgało po te autostymulacje, po wyszukane zachowanie, a być może po zachowania właśnie niepożądane. I dopóki moi drodzy, nie znajdziemy, jakby, takiego wejścia w świat naszego dziecka, nie będziemy w stanie odpowiednio reagować, nie będziemy w stanie odpowiednio budować relacji z naszym, z naszym dzieckiem. Dlatego ważne jest to, aby obserwować, szukać i próbować, właśnie jak można podwórkowo powiedzieć, ugryźć tego naszego dzieciaka, żeby żeby do niego dotrzeć, żeby pozwolił nam wejść w swój świat, a z czasem żebyśmy my mogli tego małego człowieka wyciągnąć do świata neurotypowego. To jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia właśnie Takiego oddziaływania, jakby na, na dzieciaki. Moi drodzy, jakby patrzę sobie tutaj na, na to, co dla Was przygotowałam i okazało się, że przygotowałam tego zdecydowanie za dużo. W związku z tym to będzie ostatni slajd, który sobie dzisiaj mówimy. Natomiast dalsza część, a więc sama um, terapia, jak w to wchodzić, jak na to reagować, będzie na następnych pogaduchach, ze względu na to, że musielibyśmy spędzić kolejną godzinę na, na pogaduchach, a jest w końcu czas jednak ograniczony. I moi drodzy, ostatni slajd, który, który sobie dzisiaj omówimy. Mianowicie pamiętajmy o tym, że warto zastanowić się, jak możemy to zachowanie wykorzystać, w tym, aby zbudować właśnie relacje z moim dzieckiem, aby dziecko mi zaufało. Jak mi zaufa, czyli będzie bezpieczne. Ono odczuje to, że jest bezpieczne w naszym towarzystwie. W związku z tym, jak jest bezpieczne, to znaczy, że możemy zadziałać, zrobić, Coś więcej niż tylko na przykład układanie aut w szeregu. Zastanówmy się, jak czuje się dziecko, które właśnie sięga po takie zachowania, ale z drugiej strony, jak zabieramy mu lekarstwo, albo zastanówmy się, jak my się zachowujemy, jakby ktoś zabrał nam naszą ulubioną rzecz, która w jakimś stopniu nam pomaga, jest dla nas ważna. Jak my byśmy się czuli? No dokładnie tak samo, jak czułoby się dziecko, któremu zabieramy to, co pomaga mu, jakby, trwać, na dwóch nogach w świecie mocno nieprzychylnym dla niego. Moi drodzy, to taka forma wytchnienia, tak? Żebyśmy o tym pamiętali, taka chwila odpoczynku dla tych naszych dzieciaków wykorzystujemy zachowania, do budowania, zaufania do dziecka, do relacji, a potem wciągania go w nasz świat neurotypowy. Jeżeli, moi drodzy, pokazujemy dziecku, że albo inaczej. Zabieramy, przerywamy, mówimy: Nie rób tak, przestań, schowaj te ręce, nie, nie wolno. To pokazujemy dziecku albo dajemy mu wyraźnie komunikat: To, co robisz, jest bez sensu. Jesteś dziwny, jesteś inny i jakby twoje zachowanie jest absolutnie niewłaściwe. Czyli pokazujemy dziecku, że świat neurotypowy jest absolutnie niebezpieczny dla niego. Dlaczego? Dlatego, że to, co go leczy, to, co daje mu satysfakcję, to, co daje mu odczucie ulgi, zostaje mu. Zabrane. Skoro mama tak robi, skoro moja pani w przedszkolu tak robi, czy pani w szkole, to znaczy, że wszyscy inni, którzy mnie znają mniej, będą to robili jeszcze bardziej. Czyli ten świat neurotypowy. Jest absolutnie dla mnie niebezpieczny, jest bez sensu, dlatego że y, chce mi odebrać to, co kocham, to, co lubię, to, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dlatego ja nie chcę być częścią tego świata. Stąd nastąpi jeszcze większe wycofanie tego dziecka z świata y, neurotypowego. Nie doprowadzimy do tego, aby budować relacje na innych płaszczyznach y, społecznych. Y, dlatego, y, moi drodzy, pamiętajmy, my jako ci główni opiekunowie na początku rodzice potem nauczyciele musimy pokazywać jesteśmy takimi przedstawicielami świata neurotypowego jak pokażemy dziecku że jest bezpiecznie że twoje zachowanie jest ok i to jest naprawdę fajne albo jestem w stanie akceptuję to jak się zachowujesz chcę być częścią tego zachowania pokazuję mu że jest bezpiecznie możesz czuć się dobrze w moim towarzystwie tak i to jest podstawą do tego aby pomóc dziecku ograniczyć Liczyć pojawianie się tych zachowań właśnie stereotypowych, ale jednocześnie jest to możliwość budowania nowych relacji, a więc wpływ na rozwój, moi drodzy, naszego dziecka, więc nie zabieramy mu to, co jest dla niego ważne, dlatego, że to jest po prostu nie w porządku, dlatego, że robimy dziecku najnormalniej w świecie krzywdę, nie dając nic w zamian. I to był ostatni slajd, który dla was na dziś przygotowałam. Było ich więcej, ale absolutnie nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Na następnych pogaduchach omówimy sobie, omówimy sobie szczegółowo właśnie strategię dołączania do Dziecka i tego, jak na te właśnie stereotypie reagować. Moi drodzy, dziękuję Wam oczywiście za, za uwagę i za wytrwałość.